become the goal, bend the toll, life of human all for gold. Oh, nowhere better than a home. We cheat death and ever grow. Huh? Yeah, you see. What bliss my fate shows. Well, luck's around the corner. Seems like he just fell from a fruit tree here. Perfect timing. This peach knew I needed a snack. You sneaky rascal! Dare to fool me? I'll make sure you regret it! Black Myth Wukong to trzecioosobowa gra RPG z elementami Souls-like stworzona przez chińskie studio Game Science. Premiera gry odbyła się 20 sierpnia 2024 roku na platformie PC oraz PlayStation 5. Gra Black Myth Wukong oferuje wyłącznie tryb dla jednego gracza i została ona stworzona przy wykorzystaniu silnika Unreal Engine 5, technologii firmy Epic Games. Fabuła gry opiera się na 16-wiecznej powieści zatytułowanej Wędrówka na Zachód, autorstwa Wu Chengena. Gracz, wcielając się w tytułowego wybrańca, podejmuje wyzwanie wymagającej wędrówki przez mroczny świat fantazy inspirowany mitologią Chin. You hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Now, here we go. Give me your hand. There you go. Should you come across any miscreants, just point your finger at them and release this spell. You'll be able to hold them in place while giving yourself a breather. No! The young ones these days know no manners! Fear not. Teach them a lesson with your new spell! W walce Małpi Król używa kostura, doskonalając techniki jego użycia, a także ucząc się magii, w tym potężnych czarów i transformacji zwierzęta lub owady. Nowe umiejętności pomagają nie tylko w walce, ale czasem umożliwiają jej uniknięcie. In the depths of Black Wind Mountain, there are secrets galore. The cicada form may help you explore, but beware. A few just this wanted. Form does not last wonder forever. If there's anything should you find yourself lost, just follow my voice. Now, off you go. Choć gra czerpie niektóre elementy, takie jak praca kamery z gier typu Souls-like, to w istocie jest to wymagająca gra RPG akcji. Kluczowym elementem rozgrywki są jednak trudne starcia z kreatywnie zaprojektowanymi bossami. Przed dotarciem do nich, gracz musi zmierzyć się z przeciwnikami i mini-bossami, którzy utrudniają eksplorację połączonych lokacji w świecie gry. Thank you.
Mimo braku opcji wyboru poziomu trudności, gra nie każe utratą punktów doświadczenia po śmierci, co odróżnia ją od klasycznych przedstawicieli tego gatunku. Jednakże rozwijanie bohatera i zdobywanie punktów doświadczenia za pokonywanie wrogów jest kluczowe. Eksploracja świata nagradza także lepszym wyposażeniem, które może zadecydować o zwycięstwie w wielu starciach. He once told me, out of sight, out of mind is a fool's task. Seeing but seeing through is what wise men do. But didn't he turn mad by what he saw too? Większość wrogów nawiązuje do postaci i istot z chińskiej mitologii oraz wędrówki na zachód. Zarówno przeciwnicy, jak i postacie sprzyjające bohaterowi stanowią źródło historii pełnych miłości, nienawiści, chciwości i gniewu, które odkrywamy wykonując związane z nimi zadania. Black Myth Wukong jest skierowana do fanów wymagających gier akcji z elementami RPG i szczególnie dla miłośników gier typu Souls-like. Gra spodoba się graczom ceniącym trudne walki z bossami, bogatą mechaniką walki oraz fabułę inspirowaną chińską mitologią.